Witajcie kochani, dzisiaj dobra wiadomość. Rafał z tej strony. Wiele osób pytało mnie: co jeżeli będą chcieli zmienić swojego miniaka na coś większego, na przykład R2 albo R2S lub Mavic 3, cięższego drona, który waży poniżej 250 gramów? Co jeżeli ten dron nie będzie miał certyfikatu w najbliższym czasie? Jak będzie można latać? Wiadomo, że okres przejściowy był zdefiniowany do końca 2022 roku i nie wiadomo było, co robić dalej. I dzisiaj porozmawiamy na ten temat, jak zmieniły się przepisy. I co nam dają nowe przepisy, które weszły 14 marca 2022 roku? Słuchajcie, jak spojrzymy na tabelę, która przedstawia nam, jak określane są przepisy przejściowe dla rozporządzenia wykonawczego 947 Komisji Europejskiej. Widzimy przede wszystkim, że najmniej dotknięte tym okresem przejściowym i brakiem certyfikatu są najmniejsze drony, czyli ważące poniżej 250 gramów. W tych ramach mieści się między innymi Mini 2 albo OTel nano dwa najpopularniejsze i najlepsze drony, jak do tej pory. I widać, że można latać w podkategorii A1 zarówno teraz, w okresie przejściowym, jak i po okresie przejściowym. Natomiast już drony ważące powyżej 250 gramów, nawet takie jak Mavic R1, prawda, widać, że on tutaj się łapał jeszcze w okresie przejściowym. Po okresie przejściowym określone było, że będzie można latać tylko i wyłącznie w podkategorii A3, jeżeli chodzi o kategorię otwartą, to znaczy 150 metrów od ludzi zabudowań. Wiele osób martwiło to, no bo faktycznie drony DJI do dzisiaj nie mają certyfikacji i nie zapowiada się, żeby szybko miały, więc wiele osób faktycznie się zastanawiało, czy kupować sobie droższego drona, jak to będzie wyglądało. Czas bardzo szybko leci i do końca roku nie zostało dużo czasu, bo zaledwie parę miesięcy. Dodatkowo mieliśmy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, a mianowicie A2. A2 można było zrobić bardzo łatwo, a mianowicie uprawnienia na loty w tej podkategorii zdawało się zwykle online i to był łatwy i tani kurs, który można było w wyznaczonym ośrodku przejść, czy można nadal przejść i loty w podkategorii A2 umożliwiają loty w odległości 50 metrów od ludzi właśnie z tymi kompetencjami. Także super sprawa, można sobie zrobić A2 i latać do 2 kg w miarę blisko ludzi zabudowań, a jednocześnie robić to w sposób legalny. I teraz słuchajcie, 14 marca 2022 roku ukazało się unijne rozporządzenie 425, zmieniające poprzednie rozporządzenie, które widzieliśmy 947, i ono zawiera odroczenie o kolejny rok tych przepisów przejściowych, czyli przedłużenie przepisów przejściowych do końca 2023. My dzisiaj nie będziemy się wydawać jakieś szczegóły, jeżeli chodzi o komentarze, bo nie chciałbym tego komentować i odnosić się subiektywnie. To nie jest czas na personalne wycieczki, możemy to zrobić w którymś, podczas którejś sesji live. Natomiast to, co mogę powiedzieć, jest to bardzo korzystne dla osób, które latają dronami lub planują loty dronami powyżej 250 gramów, a nie miały wcześniej świadectwa kwalifikacji, nie zamierzają. Wydawać około 1000 zł na licencję. Więc jest to super sprawa. Obowiązują przepisy przejściowe jeszcze ten rok, cały 2022 i przyszły rok, 2023. Co ciekawe, tutaj jest jeden z takich zapisów, który mówi, że niektóre normy będą dostępne dopiero w połowie 2023. Czyli według Unii, która wprowadziła nam rozporządzenie w 2019 roku, zobaczcie, dopiero niektóre normy. Będą gotowe w połowie 2023 roku, czyli de facto 4 lata po tym, jak go coś postanowili, określają, że będą gotowe te normy. Nie wiadomo, czy będą. i to mogą być bardzo optymistyczne e, prognozy. Tak czy inaczej, bez tych norm zharmonizowanych, wprowadzenie do obrotu przez producentów e, dronów, tak, czy, czy systemów BSP zgodnych z wymogami przed końcem okresu przejściowego, byłoby w praktyce utrudnione. Byłoby niemożliwe i niemożliwe jest do tej pory, dlatego że nie ma ośrodków certyfikacyjnych, mówiąc po ludzku, a nie w taki e, prawniczy sposób. Także, dobra wiadomość jest e, dla nas wszystkich. Osoby, które latają mniejszymi dronami, poniżej 250 gramów, niewiele. E, Tracą, niewiele zyskują, oprócz tego, że zyskują, kiedy mają w perspektywie coś więcej niż tylko 250 gramów, na przykład drugi dron, albo chcą zamienić na coś większego. Mogą sobie zrobić wtedy A2 uprawnienia na loty w podkategorii A2 i latać w miarę blisko ludzi, bo 50 metrów to już jest dużo lepiej niż 150 metrów. I słuchajcie, na temat nowych przepisów poświęciliśmy bardzo dużo czasu i energii na tym kanale. Rozmawialiśmy, komentowaliśmy na czatach, był też zorganizowany specjalny webinar nowe przepisy dronowe. Zapis tego webinaru jest dostępny, on jest podzielony na poszczególne lekcje, na poszczególne działy. Można skorzystać w zależności od tego, jakim dronem latasz, możesz znaleźć tam swoje miejsce i odniesienie do aktualnie obowiązujących przepisów. Muszę przyznać, że to jest bardzo mocno zagmatwane i zwykle zajmuje parę dni, żeby wejść w ten język, żeby poznać ten język, żeby sprawnie się w nim poruszać, bo ja zwykle jak wracam do tego opracowania, to zajmuje mi to pół dnia. Żeby zacząć rozumieć, co oni mieli na myśli, ustanawiając takie przepisy, ale jeżeli jestem na bieżąco i faktycznie działam dzień po dniu, poświęcam na to czas, to jest mi dużo, dużo sprawniej. Także dam, dajcie znać w komentarzu, czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o zrozumienie tych przepisów, czy coś jeszcze się zmieniło. To czym jeszcze chciałem powiedzieć, że rozporządzenie 425 określa nam jeszcze przedłużenie scenariuszy standardowych, natomiast tutaj głównie chciałem zająć się kategorią twartą, bo to są Loty najpopularniejsze, ich jest najwięcej i użytkownicy też potrzebują najwięcej wsparcia w tej dziedzinie. Także tak to wygląda na dzisiaj. Dajcie znać bardzo proszę w komentarzu, jak, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Moim zdaniem te ośrodki nie powstaną tak szybko, czy powstaną w ciągu następnego roku, kto wie, oby, Jeż, żebyśmy mieli to jasno określone, jeżeli chodzi o certyfikaty. Na koniec chciałem Wam jeszcze coś pokazać, a mianowicie, jak wygląda ta tabela, która była założona od początku. Tutaj widać. Że mamy certyfikaty, czyli te kategorie poszczególne C0, 1, 2, 3, 4. To wyglądało trochę inaczej, jeżeli chodzi o masę, bo faktycznie mieliśmy tutaj przedział masowy z 250 na 900, później 4 kg, później 25 kg, i mieliśmy też określone w danej podkategorii i w danej klasie, jakie wymagania są potrzebne. To niestety zostało zmienione i w tej chwili mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie te przepisy przejściowe, którymi będziemy posługiwali się do końca 2023 roku. Dzięki uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie. Niedługo. Cześć!